Dość fasolek, dość kupić pomocy do pobicia od Freda i George'a. Nie zdołasz złapać snicza, jeśli tu nie szukający jest zapisku. Kiedy jesteś blisko drugiego szaleńca, możesz go odepchnąć, wciskając przycisk kontrol lub lewy przycisk myszki. Właśnie tak, Harry! Sztuknij go porządnie, żebyś mógł złapać snicza. Wciśnij teraz przycisk, by złapać snicza. Świetna robota, Potter! Odzyskałeś formę, co znaczy, że mamy w tym roku wielkie szanse na puchar. Jeszcze nie skończyłeś, Harry? Nie patrz! Właśnie przyszła drużyna Slytherinu. Niemożliwe! Przecież zarezerwowałem na dzisiaj boisko! Hej! Mają nowe miotły! Wyglądają jak... Tak, zgadza się. To Nimbusy 2001. Tak, wiem. Zdaje się, że Lucius Malfoy uczynił wyjątkowo hojną darowiznę. Podobają ci się nasze nowe miotły, Weasley? Co ty tu robisz, Malfoy? Jestem szukającym Slytherinu. A co, nie wiedziałeś? Może kiedyś Gryffindor też będzie stać na nowe miotły. Ale przynajmniej do drużyny Gryffindoru nikt nie musiał się wkupywać. Oni mają po prostu talent. Nikt cię nie pytał o zdanie, głupia szlamo. Zapłacisz za to, Malfoy. Przynajmniej mnie byłoby stać, Weasley. A ciebie nie. Spokój. Szkoda zachodu. Szlama. Takim obraźliwym przezwiskiem niektórzy czarodzieje nazywają czarodziei urodzonych w niemagicznej rodzinie. Nadciągnął wilgotny październik i zimna, mokra mgła rozpełzła się wokół całego Hogwartu. Jednak przyszło właśnie. Czas na lekcję eliksirów z profesorem Snape'em. Nie chcemy się spóźnić. Wiecie, jaki on jest. To na dole, w lochach. Chodź za mną.